Myślicie, że miejsce na siedzibę niesłodze zostało wybrane przypadkowo? Nic bardziej mylnego. W budynku jest winda. A kiedy wychodzę z budynku, to tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jest tutaj kawa. I to całkiem niezła, także miejsce nie jest przypadkowe. Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Niesłodze w czwartym już odcinku z serii Cukrzyca od zera. W tym momencie chciałbym podziękować wam za wszystkie udostępnienia moich filmów na Facebooku. Kłaniam się nisko. Przypomnę, że celem serii Cukrzyca od zera jest dotarcie do jak największej liczby diabetyków, ich rodzin, znajomych, bliskich i wszystkich osób, które zainteresowane są własnym zdrowiem. Więc jeżeli jeszcze nie udostępniasz filmów z tej serii na swoim Facebooku, to zapraszam cię serdecznie. Będę bardzo wdzięczny. W poprzednim filmie mówiłem wam o hiperglikemii, czyli zbyt wysokim poziomie cukru we krwi. Znajdziecie link do niego tutaj, pojawi się. W cukrzycy każdego typu ogromne znaczenie ma samokontrola. Każdy chory zobowiązany jest do tego, żeby mierzyć poziom cukru we krwi za pomocą glukometru oraz regularnie sprawdzać poziom tzw. hemoglobiny glikowanej. Na ten temat przygotuję osobny film. Natomiast w tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie... Zacznijmy może od tego, jak często powinniśmy mierzyć poziom cukru we krwi, a jest to zależne od typu cukrzycy i od rodzaju terapii. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego są następujące. Osoby, które są leczone insuliną i podają ją sobie co najmniej 3 razy dziennie, powinny mierzyć poziom cukru co najmniej 4 razy dziennie. Ja jednak polecam mierzyć poziom cukru na czczo, przed każdym posiłkiem, 2 godziny po każdym posiłku oraz przed snem. Osoby, które leczone są wyłącznie dietą, powinny raz w miesiącu wykonywać tak zwany skrócony profil glikemii, który polega na tym, że mierzymy poziom cukru na czczo oraz 2 godziny po posiłku, a także zobligowane są do tego, żeby raz w tygodniu zmierzyć o dowolnej porze poziom cukru. Natomiast osoby przyjmujące leki doustne powinny raz w tygodniu wykonywać profil glikemii z całego dnia, a także codziennie mierzyć poziom cukru w różnych porach dnia. Ostatnia grupa, czyli osoby z typem drugim cukrzycy leczone stałymi dawkami insuliny, powinny mierzyć cukier codziennie, raz lub dwa razy, oraz raz w tygodniu wykonywać profil glikemii z całego dnia. Doskonale wiecie, że czasami zdarza wam się częściej mierzyć poziom cukru niż mówią zalecenia. I bardzo dobrze. Poziom cukru we krwi powinniśmy mierzyć trochę częściej, na przykład w przypadku choroby, albo po prostu jak czujemy się źle, albo podczas wysiłku fizycznego. Jest to bardzo, bardzo ważne. Próbuję po prostu powiedzieć, że lepiej jest wiedzieć trochę więcej na temat naszego cukru, niż za mało. Już wiecie, jak często powinniśmy mierzyć poziom cukru we krwi, więc teraz pozostaje pytanie, jak powinniśmy to robić. A jest kilka zasad. Po pierwsze, przed pomiarem musimy upewnić się, że mamy czyste palce, a więc musimy je umyć mydłem pod bieżącą wodą. Nie potrzebujemy do tego jakichś dodatkowych środków dezynfekujących. Chodzi o to, żeby na palcach nie znajdowało się nic jak resztki jedzenia, tłuszcz czy cokolwiek innego, co może zaburzyć wynik pomiaru cukru we krwi. Po umyciu dłoni oczywiście musimy dokładnie osuszyć palce, żeby woda nie rozrzedziła kropli krwi, która wypłynie nam za chwilę z palca. Drugie. Pamiętajcie, że lepiej jest nakłuwać bok opuszki palca niż środek, ponieważ bok jest lepiej ukrwiony, więc uzyskamy lepszą kroplę krwi, no i na boku mniej boli. Trzecia zasada. Wybór odpowiedniego palca. Wybór palca nie powinien być przypadkowy. Ja wam polecam wybierać tylko te 6 palców, ponieważ zarówno kciukami, jak i palcami wskazującymi chwytamy przedmioty, więc lepiej, żeby nerwy na nich nie były uszkodzone. Do tego za każdym razem warto zmieniać zarówno palec, jak i dłoń, jak i stronę palca. Dzięki temu powstałe mikrourazy będą goiły się trochę krócej. Zanim nakłujemy palec, upewnijmy się, że w naszym nakłuwaczu nie ma zbyt zużytego lancetu. Ustawmy również głębokość nakłucia, tak żeby nie było zbyt głęboko i zbyt płytko. Musimy starać się tak nakłuć palec, żeby nie musieć wyciskać na siłę tej kropli krwi z opuszki, tylko pozwolić, żeby krew sama wypłynęła. A żeby sobie w tym pomóc, możemy też przed nakłuciem rozgrzać swoje palce. Piąte. Pamiętajmy również, że każdy glukometr i paski do niego mają swój określony zakres temperatur, w których powinniśmy ich używać. Mi kilka razy zdarzyło się o tym zapomnieć i mierzyłem poziom cukru na mrozie. Wyniki były bardzo, bardzo zaniżone.
A wy jakie macie z tym doświadczenia? Piszcie w komentarzach. Szóste. Polecam wam nosić zawsze ze sobą chusteczkę albo kawałek jakiegoś ręcznika papierowego, najlepiej w pokrowcu na glukometr, żeby za każdym razem móc wytrzeć palce z krwi. Wiele osób je oblizuje, a jest to niesmaczne. A w następnym filmie powiem wam o tym, jak diagnozuje się cukrzycę. Tradycyjnie, jeżeli macie pytania do tego filmu, to koniecznie zostawcie je w komentarzu, możecie kliknąć też łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, wpaść na Facebooka, wpaść na Instagrama i widzimy się w następnym filmie z serii Cukrzyca od zera w następną niedzielę o godzinie 10:00. Jak zawsze. Trzymajcie się. Cześć!